Włączam nagrywanie. Moi drodzy, ja kurde, jestem jak Neo z Matrixa. Patrzcie, jak ja lecę. Nie? Nieźle, co? Fajnie to wygląda na mnie. No, okulary tak z Hancocka masz. Nie, okulary, wiesz, mam to z czego? Mam z Riddicka. Czy to nie jest silos na kiszonkę? No jak nie jest, jak kurde jest silos na kiszonkę? A nie, to jakiś luf melioracyjny. Neo z Virtusem. Patrzcie na to. Ale to spadanie z tego, na tym spadochronie to jest jakieś dziwne. Te spadochrony szybciej spadają. Muszą coś z tym zrobić, bo to tak nienaturalnie się spada. A powiedz mi, Bulion, czemu ty nie lubisz gier survival Battle Royale? Jakoś tak cierpliwości do tego nie mam, wiesz? Tak? Mówię ci, ja wolę spokojne. Teraz gram w Notrufa 112. Że jaki Notrufast? Co to? Notruf 112. To jest symulator straży pożarnej. A, no tak, no przecież ty kurde w straż pożarna. Ale fajny? No tak. No, bardzo fajny, bo jest bardzo rozbudowany. Jest właśnie wszystkie te końcówki, te prądownice, agregatory, no, przecinaki hydrauliczne, rozpieracze. To wszystko jest właśnie. Ale lepszy niż w tym, niż w straż symulator, czy jak to się nazywało? Tak. Baro, dzięki za suba. Dzięki za subskrypcję. Bo tutaj to wiesz, musisz węże rozwijać, podłączyć do hydrantu, do dyszy, do rozdzielaczy. Ale z pierwszej osoby to jest, czy to jest bardziej taki, że... Możesz z trzeciej i z pierwszej. Kurde, nie mam już miejsca, plecak by się przydał, fuck, a tam apteczka leży. Nie podniosłem tego? O, teraz mam Vesta, teraz powinno się zmieścić do Vesta. Ale rozumiem, jakby sterujesz jedną osobą, czy strzelujesz wszystkimi, czy... Możesz wszystkimi, tak. Raczej wszystkimi, możesz przełączać między strażakami się. A jeszcze raz, jak się nazywa ta gra? Notruf 112. Kurde, strasznie mam was głośno chyba w porównaniu do gry, no ale dobra. Tak jak słyszysz, piszesz. Ty może zgłośnie zagra po prostu. Ach, to no tak. Tylko, że gra ma bugi, no jak to gry z premierą. No. Jak to gry z bugami, nie? No niestety. Co się z tą grą, kurde, nie tak? Tak mi wariuje ten wentylator od niej, że masakra. Ale ładnie wygląda ta gra nawet. Bardzo ładnie wygląda właśnie. Tylko właśnie, że mi mówił, że coś mu tam już, nie, że mu na przykład klatek nie ma za dużo. A ja mam bardzo, ja mam... Może to nawet dobrze, że on tak wentyluje, to znaczy, że jest karta dobrze wykorzystana w 100%, to jest gra dobrze zoptymalizowana. Czekajcie, co to jest? Shotgun. Jakbyśmy to wzięli do łapy. To jest jakiś Winchester, tak? Czy co to jest? Drzwi się nie da otworzyć, dopóki się animacja ładowania broni nie zmieni. Też taka trochę kiepska sprawa. A musimy iść w stronę tego. U mnie ciśnie w Battlegrad 105-115 FPS-ów. No tak, broda, ale ty masz kurde grę za milion, znaczy kompa za milion. Co nawet lepszego niż ja, nie? 100% karty gra dobrze zoptymalizowana. No to właśnie o to chodzi, nie? Są gry, które... zmutowanego mikrofonu. Jak macie grę, która działa kiepsko, a karta wykorzystana jest w 20%, no to właśnie znaczy, że jest źle zoptymalizowana gra. Nie potrafią wykorzystać w ogóle karty, nie? Tylko ja tą grę też odpalałem stary na tym, na 770. Też bardzo dobrze cisnęła na 60 klatek. Jak się symulator strażaka nazywa, pytają na czacie. Notruf 112. Notruf? Po niemiecku. Jak nie? Notruf. Ale to po niemiecku jest? Po niemiecku. I co to znaczy po niemiecku? Emergency call 112, jakby ktoś chciał po angielsku. A jak kupię Notrufa, to będę miał całą grę po niemiecku. Będą do mnie wołać nie, Niemcy? Tylko, że jak jest wezwanie, to gada po niemiecku. Mhm. Achtung, Brandschulz. Coś tam, coś tam, coś tam. Ty będziesz już wiedział, jak to po niemiecku jest. A, Notruf 112, bo może to znaczy, kurde, ratownicy 112 albo coś takiego. No coś takiego. Straż. Pożarna 112, kurde. Nie, straż pożarna to jest sfery coś tam. Sfery Führer, coś tak.
Führerwehr, nie umiem przeczytać po niemiecku tego. Ząbek by był potrzebny. No. Co, ząbek zgermanizowany? Jasne, no przecież ząbek jest tłumaczem. Kurde, nie mam już miejsca, muszę plecak. O, jest zajebiście, no kurde. A to co to jest? Szczęść do Uzi. Powinno być tak, że jak podnoszę lepszej jakości hełm, to mi go od razu na głowę zakłada. Bo tak to muszę ściągać go najpierw z głowy, co nie jest takie wcale przyjemne. Schodzić. 30 euro za ten symulator, no wiecie, no to jest kurde symulator, nie? Symulator prawdziwości. Ale radzę się wstrzymać, dopóki nie naprawiono bugów. To jest chyba już pana wersja, tak jakby. To jest dla prawdziwych fanów. Ale będzie lepszy symulator, o amerykańskim, o Nowym Jorku. Tak? MRG, NAC, czy jakoś tak. Tam będziesz miał policję, straż pożarną i pogotowie. I będzie można grać w koopie. A w ostatnim wywali cały ten, cały Nowy Jork. Brudna bomba będzie, będziemy musieli gasić wszystko. Celownik podnieść, że ten celownik jest taki zryty, że ja go nawet nie będę chciał użyć. O, tu jakiś zamek jest u góry, tego nie widziałem, muszę tam się dostać. Zbadać te tereny. Plecak mi się sam zmienił na militarny. Widzicie jaki kościół? Jak kurde, jak w hiszpańskim tym miasteczku. No jest. O fuck! O, nie zginąłem, na szczęście. To ma większy kaliber? Nie wiem jak sprawdzić jakie to ammo ma w sobie. Już 28 osób zostało, myśmy jeszcze nikogo nie spotkali, no i to jest właśnie smutne. Jak ja się mam nauczyć strzelać w tej grze? Na koniec znów spotkam typa i mnie zastrzeli i koniec będzie gry. Ech. Mi się wydaje, że za duża mapa jest trochę zrobiona. W H1 zrobili mniejszą i trochę właśnie się dzieje więcej. Wiesz co, i tak jest kółko na niej, nie? Więc... Moim zdaniem za ten powinno ludzi zrzucać bliżej siebie, nie rozwalać nas po mapie i to kółko może powinno być od razu mniejsze troszeczkę. Znaczy, wiesz co, w Hyrule jest też 200 osób, a tu masz 60, nie? Jest 4 razy prawie więcej osób. I co powoduje, że będzie się więcej działo automatycznie, ale to też nie na tym ta gra polega, nie? Ona chyba ma być bardziej taka jak arma, a nie, że wiesz, że lądujesz 20 typa i ciągle się z kimś strzelasz i na końcu kończysz 10 kilo. Nie o to chodzi w tej grze. Ale mi się nie podoba te obrażenia w tych broniach i ten, to jest kurwa, nas mówię, z pistoletu zastrzelić kogoś, kto ma pancerz, to nie wiem, co mu trzeba zrobić.
Ja jestem ciekaw tej gry, tej Escape from Tarkov, jak to będzie wyglądało. No, niech, ją najpierw zaczną, niech ją wydadzą, nie? Znaczy pokażą jakąś betę albo cokolwiek, bo jak na razie to nikt to nie grał. Wszystko fajnie wygląda, boję się, że jak to wiesz, odpalisz, to będziesz miał 30 FPS-ów ze spadkiem do 10, wiesz o co chodzi. I to jak Daisy na początku. No właśnie. A już niby pre-order można zamówić tej gry. Remember, no pre-order. No. Jak nic nie dają w tym preorderze, to po co to zamawiać? O, energy drink to się przyda. Kusza. Ciekawe jak ten flash działa. Ty, walnę se nim. O, fuck, dobre to jest. O Jezu. Ty, no zajebisty jest ten flash. Jak to komuś wdupczysz. No, to jest dobra. Jak to komuś walniesz, to masz go na, kurde, na widelcu. Czym się różni alfa od bety? No, beta jest taka... Kurde, no są jakieś fachowe określenia. Beta to już jest wszystko, co powinno być w grze chyba i naprawia się błędy. A w alfie nie ma wszystkiego, co powinno być w grze. To jest jakaś chyba taka różnica główna, ale nie jestem do końca pewien. Gdzieś to miałem napisane, bo kiedyś na kurs chodziłem taki do testowania i tam były takie rzeczy powiedziane. Fachowo określenie alfa i wersja, która nie wychodzi za studio deweloperskie, no chyba kurde wychodzi. Bo teraz połowa gier co się gra w alfie w nie. Co to jest w ogóle za broń? Damage, aha. Ta broń ma w ogóle obrażenia jak shotgun ten. Wziąć Acoga, ale boję się, że mi ktoś wybiegnie na blisko i go no nie strzela i tyle. O, fajna grafika. 1066 dni w Early Access. Daisy. To jeszcze nie jest rekord. A co jest rekordem? Worm Online. Chyba 9 lat albo 8. Jak? Worm? Worm. Mhm. Czy wiesz, no to jest MMO, ale MMO się zawsze, znaczy jakby MMO się nigdy nie kończy, nie? Bo ciągle dorabiają rzeczy, żeby się fajnie grało. Nie wiem, czy ja bym chciał robić MMO jako twórca. Zwykłą grę to robisz, kupują ludzie z głowy, masz też jakieś patche powydajesz. No, Blizzard to robi, wiesz, na takiej zasadzie, że kura znosząca złote jajka, nie? Na WoWie sobie zarabiałem głównie pieniądze, a przeznaczałem hajs na robienie innych gier. Nie wiem, wydaje mi się, że na Hearthstone więcej zarabiają. Tańsze jest utrzymanie gry. Wiesz, deweloperów na gdzieś muszą mieć, kurde, o wiele mniej, nie? Bo tu przecież ani to grafiki nie ma żadnej, ani nic. Ty, wpadłem do jakiejś rowy, jak z tego wyjść? Mniej skomplikowane, nie? Najwięcej co tam jest do zrobienia to... Nowe grafiki, te skrypty, znaczy, to wszystko. To tak się wydaje, wiesz. Największy problem to jest zrobienie, żeby te karty były zbalansowane. No nie? Tak, no ale to robi w Hearthstone'ie... Nie, czekaj, w Overwatchu jest jeden koleś, który balansuje. Bo gadaliśmy na tym. Jeden koleś balansuje i nie wiem co tam jeszcze jest, chyba 5 osób w jego teamie, co tam później coś tam testują, nie? Ale ono wszystkim decyduje. Zakładam, że w Hearthstone'ie też tak może być, że mają jednego typa, który wszystko, wiesz, a później tylko dają do testów typom innym.
Dobrze, moja postać wygląda, kurde, jak zuch zabójca. Ten jest z Zafrino, ale dodatek jeden, kurde, do HS-a kosztuje nie wiem ile. 100 zł około. No, 100 zł. I wiecie, nawet sobie nie wyobrażacie, ile ludzie są w stanie wydać na to takie dodatkowe karty i pakiety. Ile są wydać najwięcej na grę? Przykład z abonamentem? Wiesz co, nie wiem. Nie mam pojęcia, no jakieś karty kupowałem, nie? To mogło kosztować dużo, a tak to nie wiem, czy coś, jakieś dodatki nie wiem do Battlefield, ale premium sobie kupiłem. Nie płaciłeś jakichś abonamentów w WoWie albo coś? Wiesz co, w Darkfallu płaciłem, to w sumie w Darkfallu, nie wiem ile mnie tam wynosił, $10 miesięcznie? Mnie łącznie 2600 kosztował abonament do RuneScape'a. No ja w WoWie gram od 2006. I wiesz, abonament co 2 miesiące, no fakt, że nie płaciłem co 2 miesiące, ale też trochę mi się uzbierało już tego. Myśmy mieli ten, mieliśmy serwer Ultimy i tam zbieraliśmy kasę raz na ten, na serwer, żeby utrzymać, bo to były takie czasy, że to kurde drogie było. No to stary, no to koleś potrafił miesięcznie 3000 wydać, nie? Rozumiesz? Na jakieś tam, a tam na, myśmy nie mieli tak, że tam jakieś nie wiadomo jakie rzeczy wypadał. Po pierwsze nie dało się kupić nic na 100%, bo się takie paczki kupowało właśnie, że też różne rzeczy z niej wyskakiwały, nie? No ale to tam była głównie jakaś kasa, czy jakieś scrolle, co ci mogły przyspieszyć skillowanie, nie? Znaczy i tak musiałeś skillować, tylko mogło być szybsze. Stary, wyobraź sobie, że jeden typ tu 3000, jeden 500, inny 1000. I stary, żeśmy po 2 miesiącach to wyłączyli chyba. Nie wiem, nie trwało to zbyt długo, bo kurde, wiesz, no co z tą kasą zrobisz? Za dużo tego. Za dużo pieniądza po prostu było. No, ja w RuneScape'a grałem z 10 lat. Cały czas. A, też w RuneScape'a też grałem. I z Crowda. Zastanawiam się, czy sobie Akacza nie wziąć. Jak myślicie, AK będzie lepszy? Ma mniejsze obrażenia, ale niewiele mniejsze. Tamten miał tyle obrażeń, nie? A ten ma tyle. To już wolę mieć Akacza. AK za strzelbę albo to nie, ale to nie jest ten H1Z1, to nie ma, że za strzelbę albo pistolet. To jest handgun, to jest primary, to jest secondary. Mogę w sumie wziąć to. I może będę mógł tego tu wpakować, ale nie jestem pewien. Dobra, to jestem w stanie go wpakować. Nie wiem, co to jest to accuracy, czyli co, jak szczerze, to gdzie ta kula poleci, tak? Że rozumiem, że Sakacza może gdzieś na bok uciec. O, w dupę. Strefa się dość mocno zamknęła teraz. Ta jest bariera. Normalnie w armii nie było jej widocznej. A tu jakiś prąd zrobili. No więc tak czy siak, wracając do tych MMO, to te sklepiki to jest po prostu taka kasa dla nich. I tak samo będzie w HS-ie. Ludzie pewnie tych kart, kurde, kupują te pakiety w masakrycznej ilości, nie?
biegnij są. Coś muszą z tymi apteczkami zrobić. Oh fuck. Czemu jestem tak z tyłu? Może będę szybciej biegł z handgunem. Przecież jakoś tak dziwnie się buja ten koleś. Ale szczerze mówiąc, tak, te gry, które są free to play, to więcej kasy czasami ściągają niż... No jasne, niż buy to play, nie? Czy zależy, bo są takie, free to play, wiesz, że są free i grasz, a kupić se możesz skina, nie? A są takie, gdzie no. Jak nikt nie kupisz, nie, pay to win, że to nic nie zrobisz w tej grze później. No, przypuśćmy World of Tanks. A czemu World of Tanks? Bo jak ci tam czołg rozwalą, to musisz płacić, żeby znów zagrać. To znaczy, wiesz, jak do takiego 8 poziomu spokojnie można pograć, ale no. Potem, żeby zarobić na jakiejś bitwie już tak więcej pieniędzy, to po prostu tylko te czołgi premium raczej. Oczywiście da się, nie? Ale żeby nazbierać pieniędzy na jakiś czołg taki, to trzeba siedzieć i siedzieć. No, ale i do tego jeszcze dochodzi amunicja premium taka jest, że wiesz, kupujesz sobie za golda, za tą walutę premium i masz po prostu większą penetrację pocisku. Oh fuck. Oh fuck. Kurwa no! Pierdolę takie coś, no znów zginąłem jak frajer największy. Myślałem, że on tam poszedł, on ciągle tam kucał. W dupę z takim czymś, no. Ja widzę tak ginąć jak idiota. Jeszcze broń zmieniałem, wychylając się. No myślałem, że go nie będzie tak szybko. Myślałem, że on już jest kawałek dalej. I zdążę zmienić broń i przycelować. Zanim zdążyłem zmienić broń, to on już był wcelowany. Granat to czekał, no bo ja myślałem, że on tam wbiegnie w tamtą stronę, nie? Bo tak szedł. Że go to oślepi i ja wtedy wyskoczę mu na plecy. A on, kurde, czekał już na mnie. Masakra. Dobra, jeszcze raz zagram. A już mnie czepie, nie? Teraz lecę w największy mordor i se postrzelać se, bo pierdolę już to, takie pół godziny biegam i koleś wyskakuje i mnie zabija, nie? Kurde. Czy sprawdzę budowanie baz w No Man's Sky, jak wyjdzie patch, ale tam nie ma, jakby to jest tylko jakieś podstawy budowania baz, tam nie będziecie mogli zrobić. Zresztą po co mam wsyp? Kurde, ta gra jest o eksplorowaniu, a nie chyba o siedzeniu w bazie, nie? Kiedyś tata mojego kolegi doładował synowi telefon za 300 zł i załadował za to Metina. Frajer. Masakra. Pamiętam, akcja była w Metinie, że ojciec z synem grali na zmianę, gdy jeden szedł do szkoły, to drugi grał i tak w topce się trzymali cały czas. No to mój kolega tak samo robił. Tak? Ja miałem znajomych, co grał ojciec i syn na przykład, albo chłopak, dziewczyna i ten, ale oni grali na innych kontach sobie, nie?
Ultimie chyba pamiętam, że grał ojciec i syn. I razem grali. Dużo osób, wiesz, tak robi. Tylko też słyszałem ludzi, że dzielą konto na przykład w World of Tanks albo War Thunder po prostu z bratem i grają nawzajem, nie? No w sumie to się może opłacić, ale w MMO, wiesz, MMO się dużo czasu gra, nie? Nie, MMO to raczej to nie ma miejsca. Elo, kurde.